Fort Boyard, który powrócił nie do telewizji, a do internetu, to wielkie wyzwanie dla gwiazd, no ale też dla prowadzących. Dlatego Elę Romanowską zapytam, czy dzisiaj po długim dniu zdjęciowym bardziej zmęczone są nogi czy głowa? Możemy powrócić do tego pytania jutro. Dzisiaj jeszcze cały czas działa adrenalina, działają emocje, ponieważ no okej, jesteśmy prowadzącymi Fort Boyard, natomiast nie bierzemy udziału bezpośrednio we wszystkich konkurencjach, które czasami naprawdę są bardzo ekstremalne, ale uczestniczymy mentalnie w nich cały czas i całym sobą. My wspieramy, przynajmniej staramy się bardzo wspierać wszystkich uczestników. Zapytałem o te nogi nie bez przyczyny, ponieważ Tamara powiedziała mi, że komenderczyni siedzi sobie fantastycznie w wieży pod daszkiem, no a tutaj jednak chyba się trochę poruszacie, więc sobie tak pomyślałem, czy może aplikacja krokomierz by się przydała. Ale to musielibyśmy mieć telefony gdzieś obok siebie, a oczywiście telefony zostają daleko, zresztą byłoby to bez sensu, ponieważ na forcie kompletnie nie ma zasięgu, ale myślę, że przekroczyłabym chyba wszystkie limity, które są, bo rzeczywiście latamy góra-dół z tymi uczestnikami od piwnicy po trzecie, czwarte piętro, więc myślę, że sporo kilometrów już natłukłam. Przed Fort Boyard widzieliśmy Panią w roli prowadzącej Anything Goes, ale jazda. To była jazda, ale czy to była lekcja? Na pewno. Ogromna lekcja. Ja zresztą staram się czerpać z każdego doświadczenia zawodowego, w którym biorę udział, które mam przyjemność... Dlaczego, że tak się wetnę? Oj, wszystkiego. Naprawdę cierpliwości, pokory, lekcja też rozkładania sił na wielogodzinny tryb pracy, pomimo że teoretycznie ja powinnam to już potrafić, bo przecież, nie wiem, staję czasem 3:30, 3:50, bo mamy rano zdjęcia, cały dzień na planie, potem jeszcze do teatru, wracam o 23:00, a na drugi dzień na przykład znowu jest to samo. To jednak tutaj ten rodzaj pracy jest zgoła inny i to doświadczenie na pewno akurat tutaj przy forcie bardzo mi się przydało. Muszę jeszcze wrócić do tego Anything Goes, bo jako widz miałem takie wrażenie i zaraz sprawdzimy, czy to było wrażenie, czy tak było rzeczywiście, że też technicznie zmieniło się prowadzenie podczas odcinków. Pamiętam, że pierwszy był taki bardzo energetyczny, a w kolejnych statyczna była bardziej pani. Mogła mieć takie... To tak było? Nie, może to absolutnie nie było jakieś zamierzone. Rzeczywiście bardziej statyczna byłam, kiedy złamałam rękę i rzeczywiście było mi troszkę trudniej. Ja starałam się oczywiście, żeby nie było różnicy, żeby Państwo się nie zorientowali i pomyśleli, że ten temblak to tak naprawdę coś w postaci nowej biżuterii, bransoletka albo coś. No ale wiadomo, to się nie da, kiedy człowiek zmaga się z tak dużym bólem.